Wiadomo, że musicie szaleć. Witam wszystkich. Co dzisiaj będziemy robić? Dziś wybieramy się na lipie, na piaski. Będziemy coś próbować jeździć po długiej przerwie zimowej. Kości się zastały, ale odmrozimy te kości. A też myślisz, że może mi nie... Bo na pewno działa mi guzik, no nie, bo jak odpalę motor, to motor mi to kręci, takie wiesz, jest dźwięk na tym. Ale myślisz, że to może być za słaby akumulator, żeby zakręcić? Teraz? Nie wiesz, bo w twoim nie ma takiego problemu, no nie? Ale ja mam starszy motor, a starsze motory są lepsze. Po prostu. Wiczko, dobrze dajesz tu te rzeczy, to mam jak wycofać. Forma. Forma sama się nie zrobi. Jakie było pytanie? Bo ja się też nie do końca zrozumiałam to pytanie. To, że rozruszył mi teraz nie działa, no nie? Pokaż. Bo było tak wczoraj, że go... wyprowadzałem go, ale był słaby akumulator, no nie? Tak. I za chwilę przestał, ale jak odpalę motor, napycha i kliknę, to na pewno działa guzik, bo jest dźwięk, że go włącza. Czyli może być, że akumulator jest słaby po prostu. W nowym motocyklu akumulator padł? Może być. O! Driftery! Mordeczki, nie wiem czy wiecie, ale sprzedaję mojego KTM-a 250. Więc jeżeli ktoś jest może chętny, to zapraszam do ogłoszenia pod spodem tego filmu. Po opisie. A też czy możesz... Tak, tego właśnie. Właśnie tego. Może trzeba dać sanie? Nie wiem, może zimno im wszystkim. Tak więc tego KTM-a sprzedaję. Ile ci tu nabić? Mało, ale żeby coś było. Jak jest tu blisko, aż tak schodzi to powietrze? Jak jest niedobite w tą udętkę, tu bliżej 7 bar, to ucieka. Tak? Wiktor szykuje sprzęt, motory już zapakowane. Mamy 35 minut, żeby dojechać do celu i tam się spotkamy. Dokładnie tak. Tak więc, guys, dojechaliśmy na miejsce. Rozpakowujemy motorki. Co to jest, Adaś? Zapięcie się Adasia mi urwało. Adaś tutaj chwalił mi przez całą drogę swój wóz do wożenia motorków. Patrzcie, jak się prezentuje. Transit. Niesamowity samochód, naprawdę. Jak osobówka. Jeździ jak osobówka. Normalnie Adaś tym idzie 170 na autostradzie, oczywiście w Niemczech, bo tylko tam są takie autostrady, gdzie można tyle jeździć. Chwali sobie chłop takie autko, naprawdę. Niemiec też chwalił. Do dziś mi paczki przesyła. Tak? Ale to jest serio od jakiegoś Niemca sprowadzana? Nie, salon Polska. Aha, okej. Dobra. Mordeczki, koniecznie zostawcie subika, ponieważ ponad 60% z was nie subskrybuje naszego kanału, a nam bardzo zależy na tym, żeby się rozwijać, żeby nasza społeczność była coraz większa. Mój katemik jest już wyciągnięty. Meine Stummen. Patrzcie, jak to się prezentuje. Naprawdę cudowny motocykl. Nie jest sprzedaż, ja go nie sprzedaję. Ja go sprzedaję. Jak go sprzedam, to kupię Hondę 150R. Adaś, no kurde, nawet do filmu, żeś tego motocykla nie umył. Fajnie, nie było czasu. Gdzie to takim brudnym jesteś? Co to widział? Ja nie wiem, naprawdę. Wczoraj przewiozłem się koło komina i maszyna się ubłociła. Może nam opowiesz, co się stało kiedyś na tych piaskach? Tak, ostatni raz byłem tutaj 1 marca. Widzowie tego nie temu, wiedzą. W 23, tak, 2023. Marzec pierwszy, zjeżdżałem po ukosie. Widzicie, na tym brzegu tutaj Adaś jeździł. I zjeżdżałem po ukosie, to już było koniec treningu, już taki umęczony, ostatkiem sił, było troszkę za szybko. Zjeżdżałem z dużą prędkością w dół, blisko 80 i wystawiłem nóżkę, tak lekko tam na łuku w zakręcie. Jakiś był korzeń, nie zauważyłem go i kolano szczeliło. Co się z tobą działo później? Co z twoją karierą? Jakie plany na rok 2024? Zerwane wiązadła, dwie operacje, dwie uszkodzone łękotki w kolanie, złamanie w kolanie. Kolega Łukasz ściągnął mnie do szpitala. No i tak to trwało aż prawie, że do dziś dopiero zaczynam jazdę. Jesteśmy tu pierwszy raz po tak długiej przerwie. Nie zniechęcam się, walczymy dalej. Będziemy trenować i przygotowywać się do zawodów.
Tak, widzieliśmy już, że rozgrzewałeś się na kładzie po jednym z ostatnich odcinków. I no, też już prawie kolejna noga została złamana. To były zimowe podrygi. Chwila zapomnienia, jakieś tam... No, trzeba się wjeździć we wszystko, co by nie było. A na kładzie było wolno, tylko tam jest kolejna. Tak, tak. Było wolno. I po prostu tak wyszło. W każdym bądź razie odpalamy maszyny, przebierajcie się. Bożena, przebieraj się, bo jesteś nieubrana. Dawaj bananka, tutaj jeszcze szybko. Banan Chiquita oryginał. Lecimy. Dobra. Tak więc wiemy już, jak Adaś złamał nogę, ale szczerze mówiąc, jestem bardzo ciekawa, jakie wy mieliście wypadki na motorkach. Dajcie znać w komentarzach, opowiedzcie nam swoje historie, ponieważ jesteśmy bardzo ciekawi i po prostu chcielibyśmy poznać wasze historie. Kto tu biegnie szybko? Kto tu biegnie? Dobra, jadę rozgrzewać kanapę, rzucam ślad i ogień. Jadę za szybko. Miejmy nadzieję, że tym razem skończy się bez wypadków. Jak widzicie, Adaś już jeździ, a chłopaki dopiero się przebierają. Tak jest. Nie mają prędkości Adasiowa. Adasiowa. Nie ma... Nie mają prędkości Adasieńki. Adasiowa. Adasiowa zrost. Bo ktoś tam się czai w krzakach, chyba tam łowi. Serio? No, widzisz to? Patrzcie tutaj. Szkrawzir, przywiozłeś tutaj Adasiowa z Rosji? Tak. Adasiow. Sierantenko. Sierantenko. Michichol, który będzie go dzisiaj ujeżdżał. Michichol, dasz się bez wszystko, wyciągniesz całkowity potencjał tego motocykla dzisiaj. Zobaczycie. Wykorzystasz to? Sami zobaczycie. Zapraszam do wspólnego treningu. I co, jak się jeździ? Wspaniale, warunki top. Tak? Patrzcie, jaki tutaj jest piękny krajobraz za Adasieńkiem. Ja już się przebrałam, idę się rozgrzewać na motorku. Ogólnie jeżeli chodzi o gogle z podwójną szybką, one mają taką jedną malutką wadę, mianowicie jak się je zostawi na zimnie, to one tak jakby zaparowują się w środku i dopiero jak się rozgrzeją, to cokolwiek przez nie widać. Patrzcie sami. Widzicie to? Próbuję teraz zagrzać, żeby cokolwiek było przez nie widać, jak będę jeździć. Ale wiesz co mi zmieniło, że teraz mnie nie bolą ręce? To, że mam gripera, bo wcześniej chłopie, teraz jak stałem na tego, to mnie od razu pompują ręce. Ale, a jak ja, aż mi się źle na tym motorze jeździ, przez to, że mi dupa cały czas zjeżdża. Lepiej na griperze. Pierwszy raz mam założonego. Griper. Mam coś takiego. Nie musicie się trzymać na rękach, tylko trzyma wam się sama dupa na siedzeniu. I jak się jeździ? No jeździ się wspaniale, jesteśmy po pierwszej sesji, 20 minut. 20? Ręce... Tak, 20 no, minut ale to by było takie... To było takie na takie rozgrzewkowe, ale 20 minut pykło. Ręce zbetonowane po zimie. Trzeba trenować, no i tyle, no nic się samo nie zrobi. O, patrzcie co jedzie, KX! Wow! Tak, ja mam... Ale zawias mu poniewiera, widzisz to? To klikane ma wszystko. Ale nie to robi. Za jeszcze. Idzie. Na filmiku. Dresy Adidasy, kurtka. Wy też to widzicie, że jemu tak ten zawias, kurtka. Jakby na samej sprężynie nie chodzi chyba, no. Pasję ma chłopak, nie siedzi przy komputerze. Właśnie. Nie wiem. To się liczy. Nie zbija bąków, tylko teraz... pasja. Bieje mu tam ładnie. Jak dla mnie ten chłopak, jedynie co, mógłby być ubrany.
No. Na kolaniki, buty, kask. No kask miał, ale to był jakiś kask taki zwykły, szosowy. Mógłby być ubrany i jak byłoby najbardziej niech upala. Będzie wyjeżdżał jakiś podjazd tutaj, patrzcie tutaj. Gdzie? A dasz się przyjechać? Bo Wiktor chciał się przyjechać. Ja? Chyba ty. No tak mówiłeś. Ja się boję dawać komuś. Nie, bo mi się to nie wiera. Tak? To jest setka. Ale mocna. Gdzie? Diabelski, jeszcze jak diabelski napis 666, nie, ja się boję. Setka. Tylko proszę bardzo, on jest jeszcze na dotarciu. Do trójki, możesz mu dać, no nie? Delikatnie się przejadę. Tak hamulec tyli tak średnio działa. Wiktorowi się zawsze chyba takie marzyło. No wiem właśnie. I jak? Spoko, tylko zawieszenia nie ma, wiesz? W sensie, przód był robiony, a tył pewnie muszę ogarnąć. Czyli to popatrz. W ogóle nie tłumi. Nie no, fajnie, fajnie się nawet jeździ, tylko że trzeba by go porobić po prostu. I by się fajnie jeździło. TTR nie odstaje, bardzo dobrze sobie radzi z dużymi motorkami, może się ścigać. Oh,
Jak widzicie, Micichol na TTR-ze radzi sobie lepiej niż dobrze. Adaś sugeruje, że zaraz ktoś przyjdzie nas opieprzyć za to, że tutaj jeździmy. A to jest teren prywatny i to nie jest jego. Mamy pozwolenie na jazdę, ale co go to obchodzi? Bo ja tu jestem teraz pierwszy raz, nawet w tamtym roku mi nie było, ale w tamtym roku się dogadałem tutaj z panią i złamałem nogę i od tamtej pory nie jeździłem, dzisiaj jestem tu pierwszy raz. No to ja co tu na prywatnym jeździcie. O to? A tam dalej, od tej pani. No tak, tutaj tak lasy są takie, co chwilę jest. To wszystko jest prywatne, nie jest to tak. Tu możesz jeszcze jeździć. Wiem, to nie ma tu problemu. Tutaj z tym lasem. Ale tu sadzonki są posadzone, kiedy to trochę poszanować, kiedy możecie jeździć, no wiadomo, że musicie uszaleć się. No, ładujemy tak pętle, żeby w jednym śladzie, żeby tego, wie pan, lasu nie zborykać, no. Tak staramy się. Ja wiem, że tu jeżdżą różni, no nie? To leci się ładnie, no. Bla, dobra. Ciutko. Staramy, będziemy się starać. Pętla jedna tu taka i... Kontrolujesz? Ale naprawdę jestem odważna, bo w wypadku na kładzie z Adasiem, wyjeżdżając z nim teraz podjazd, to był duży pokaz odwagi z mojej strony. Jeżeli podobają wam się takie luźne vlogi z naszych treningów na moto, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, żebyśmy wiedzieli, żeby nagrywać więcej takich filmów. Adaś, co się stało? No a tym oto pięknym gestem kończymy dzisiejszą jazdę. Było potrenowane. Urwałem opniaczka lewarek od biegów. Aj! Niestety automat to nie jest. Trzeba zmieniać biegi. Została mi tylko dwójka, niby dobry bieg, ale wolałbym jeszcze mieć trójkę. Adaś urwał lewarek od biegów. Serio? No. Gdzie? Opniaczka w lesie. Przechuj. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Szybko widzę, że pakuję, nie zastanawia się. Guys, to już koniec dzisiejszego filmu. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał film i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.